Czytałem jakiś czas temu takie doniesienia naukowe, że psy są w stanie wykryć nowotwór u człowieka. Aż mi się nie chce w to wierzyć, to znaczy, ale sprawdzajmy rzeczywiście, jakie badania są, jak to może działać. Powiem panu, że jest, dla mnie jest możliwe, że pies wyczuje raka, bo można powiedzieć inaczej, pies w jakiejś tam linii prostej pochodzi od wilka, tak? Wilk poluje. Idzie tropem za jakąś ofiarą. Druga sprawa, wyczuwa zwierzę ranne. I też nie mówię tu o jakimś, że jest poranione, że tam jakieś krew na przykład. Krew. Tak, pozostawia krew, takie ślady widoczne. Tylko zwierzę ranne może mieć coś złamane. Wiadomo, że wilk to po prostu wyczuwa. Albo takie zwierzę, które jest schorowane, które się oddaliło. I teraz tak, wilk nie widzi tego, tak? On podejrzewam też po zapachu, to jest wszystko jakoś wyczuwane. A może różne rzeczy. Pies jakoś to widzi, nie wiem, bo przecież komórki nowotworowe mają inną temperaturę. Do mnie przemawia to, co pan opowiedział, właśnie to, że psy tak naprawdę są, wręcz są wilkami, tylko udomowionymi wilkami, więc ich przodkowie, dzikie zwierzęta, musiały wyczuć słabsze zwierzę właśnie po to, żeby łatwiej je upolować. No wilk nie poluje na zdrowe, silne byki, tylko na słabsze, młodsze i tak dalej, więc to była bardzo przydatna umiejętność, więc sobie wyobrażam, że ta taka umiejętność mogła zostać u psów. Jest to dla mnie w pełni logiczne, choć oczywiście nie jest to tak do końca zbadane, żeby mieć pewność, no dlaczego one to, jak one to wyczuwają. Myślę, że jest to węch. Albo to jest gdzieś wrodzone po prostu z chwilą narodzin, już ten pies ma to gdzieś zakodowane. Weźmie pan perfumy, chmurę zapachową tutaj strzeli, no człowiek czuje ładny zapach, chce taki mieć, a pies potrafi rozróżnić ten zapach na pojedyncze składniki, z którego został ten zapach stworzony, tak? Mam do pana pytanie i prośbę. Czy pan mógłby tego psa puścić, bo ukryliśmy coś w studio i chcielibyśmy zobaczyć, czy on sobie poradzi. Ona, suczka. Zobaczymy. Zobaczymy. To możemy go odpiąć? Tak, oczywiście. Możemy odpiąć. No, szukaj. Szukaj. Jest tutaj? Jest? No i znalazł.